Użytkownik zauważył spadek poziomu między kreską max a 3/4 miarki i uzupełnił około 400 ml świeżego oleju, częściowo także ze względu na odlanie próbki do badań. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka ponownie będzie Opel Vectra C z 2006 roku z silnikiem 2.8 turbo mocy 250 koni mechanicznych. To już trzeci etap badań dla tego samochodu. Przypomnę, że pierwszy etap omawialiśmy w odcinku numer 193, a drugi w odcinku numer 246. Cel dzisiejszego odcinka to porównanie dwóch stosunkowo świeżych próbek oleju Comasyner Z 5W30 z przebiegiem około 4000 km. Wyróżniki tego odcinka to: po pierwsze, dwie próbki zostały pobrane niemal jednocześnie, różni je tylko 11 km przebiegu i moment dolewki. Po drugie, to kolejny etap testu oleju Coma, w którym przyglądamy się jego kondycji przy niskim, ale czasowo istotnym przebiegu, około 6 miesięcy od zalania. Po trzecie, obserwujemy potencjalny ubytek oleju. Użytkownik zauważył spadek poziomu między kreską max a 3/4 miarki i uzupełnił około 400 ml świeżego oleju, częściowo także ze względu na odlanie próbki do badań. Inicjatorem eksperymentu jest Wojtek, auto eksploatowane jest codziennie, głównie na odcinkach miejskich do 10 km. Czasami pojawiają się trasy dłuższe, samochód bywa dynamicznie przegoniony. W dzisiejszym odcinku analizujemy próbkę numer 1 pobraną przy przebiegu 229 991 km oraz próbkę numer 2 przy przebiegu 230 002 km. W obydwu przypadkach była to kontynuacja jazdy na tym samym oleju Comasyner Z 5W30 bez stosowania dodatków. Brak płukanek przed wymianą. Według danych eksploatacyjnych od ostatniej wymiany minęło około 6 miesięcy. Poziom oleju obniżył się zauważalnie dopiero po kilku tysiącach kilometrów, a potem ustabilizował się. Zobaczymy dziś, czy pojawiły się oznaki utleniania, degradacji, obecności paliwa lub inne czynniki wpływające na jakość oleju. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Pomiar próbki oleju świeżego był w poprzednim etapie. W ramach przypomnienia otrzymano następujące wyniki. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 67,4 w 40 stopniach Celsjusza oraz 11,95 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 176. Teraz przechodzimy do aktualnych próbek. Najpierw próbka oleju przepracowanego przed dolewką, w drugiej kolejności po wykonanej dolewce, w tle pod czerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 58,2 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 10,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 182.
czyli minus 14% zjazd lepkości w niższej temperaturze i minus 9% zjazd w wyższej temperaturze. Przechodzimy płynnie do drugiej próbki pobranej po wykonanej dolewce. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 60 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 183, czyli mamy delikatnie lepsze wyniki. Wykonana dolewka przełożyła się na poprawę parametrów lepkościowych badanego oleju. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Na przedstawionych bibułach widoczne są po dwie plamy. Jedna z oleju bez dolewki, druga po dolaniu świeżego oleju. Przebieg około 4000 km przypominam. Pierwsze zdjęcie, plama po lewej, ciemniejsza, sugeruje wyższą zawartość zanieczyszczeń i większe zużycie oleju. Plama po prawej, wyraźnie jaśniejsza, mniejsze zanieczyszczenie, czyli efekt dolewki świeżego oleju jest widoczny. Drugie zdjęcie, bardzo podobne zależności, po lewej ciemniejszy, mocniejszy obrys strefy dyspersji, po prawej plama bardziej wyrównana kolorystycznie, z wyraźnym, ale subtelnym przejściem tonalnym. Olej po dolewce wykazuje lepsze właściwości, które odnotowujemy w teście bibułowym. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni następujące wnioski. W stosunku do poprzedniego etapu, który może stanowić referencję dla dzisiejszych wyników, wyraźny wzrost degradacji oleju, do podkreślenia spora ilość zanieczyszczeń, może to być woda plus degradacja dodatków, modyfikatorów lepkości, bardzo wyraźnie widoczny wpływ wykonanej dolewki, nie są to bardzo mocne różnice, ale można je zauważyć, właściwości oleju zostały poprawione i widać to w podczerwieni wyraźnie. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 77% dla próbki oleju przed dolewką oraz 78% dla próbki oleju po wykonanej dolewce. W takim połączeniu ten silnik, ten olej, ten sposób eksploatacji, wymiana co pół roku po przebiegu 4000 km wydaje się być bezpiecznym wyborem. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!